Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Dryst52 i moi drodzy, witam Was w dzisiejszym specjalnym filmie, który jest bardzo dla mnie ważny. Dzisiaj chciałabym Wam ogłosić, że wychodzę za mąż za Damiana. Była to rzecz nieunikniona, znamy się już z Damianem bardzo długo, tak naprawdę parę dni przed ślubem stuknie nam 6 lat, także to jest naprawdę bardzo długi okres czasu. Osoby, które nie znają mnie, nie znają tego kanału aż tak dobrze, kanał powstał w 2015 roku. Filmy zaczęły się pojawiać regularnie od 2017 i wtedy Damiana było nawet całkiem sporo na kanale. Nagrywaliśmy razem różne gameplaye, co prawda bez kamerki, ale jednak i zdarzały nam się materiały typu Q&A, bodajże były takie aż dwa. No ale natomiast jakoś tak przez brak czasu, przez wiele innych sytuacji, o których też wspomniałam podczas tego vlogu z Tarnowa, no to, że ja po prostu troszeczkę się wycofałam przed kamery, dopiero teraz znowu zaczynam do tego wracać i jakoś to wszystko zaczyna się kształtować, no to po prostu część ludzi nawet nie wiedziała, że takie coś jest, że takie coś się może wydarzyć. Nawet zauważyłam, że dopiero teraz po tym vlogu z Tarnowa część osób odkryła, że ja mam w ogóle jakiekolwiek vlogi z podróży, więc to jest naprawdę... To była rzecz dosyć ukryta, także... No chciałabym Wam tutaj powiedzieć, przede wszystkim podzielić się z Wami, z moimi odczuciami, tym jak to wszystko wygląda, przygotowaniami i po prostu, żebyście dowiedzieli się czegoś więcej o mnie. Była to część taka mojego życia, którą ukrywałam, bo chciałam to po prostu zostawić na specjalną okazję i nie zapeszać. Także no może zacznę przede wszystkim od tego, nie wiem, no może nie od tego, jak się z Damianem poznaliśmy, bo to możecie sobie zobaczyć w dwóch Q&A'ach i tam jest dużo takich informacji. Ale no między innymi fakt, że ślub mamy 29 lipca tego roku, więc to już jest naprawdę za niedługo. Aktualnie jesteśmy dosyć zabiegani, bo zaczęło się wysyłanie zaproszeń, jeżdżenie do rodziny i rozdawanie zaproszeń tak naprawdę. Sprawy związane też z suknią ślubną, z garniturem, z obrączkami. Dosłownie teraz praktycznie w każdy tydzień nas nie ma w domu, bo gdzieś jedziemy. Damian też ma rodzinę i w Koszalinie, i pod Warszawą, więc też musimy tam jechać. I tak naprawdę to całe wszystkie weekendy będziemy mieli naprawdę zawalone wszystkim, zawalone informacjami. I mam ten plus, że chociaż część rodziny Damiana znam, tak naprawdę większość, bo byłam u jego siostry na ślubie. Tak naprawdę nawet nie rok po tym, jak Damiana poznałam, więc bardzo wcześnie. Tak jak już wspomniałam, nie do końca wiem, od czego zacząć, bo naprawdę informacji jest dosyć dużo. Mogę Wam tylko powiedzieć, że jeżeli byście planowali kiedyś wziąć ślub, mielibyście już mniej więcej no, wybraną swoją wybrankę i oświadczyny i tak dalej, no to muszę Wam powiedzieć, że te wszystkie rzeczy są dosyć przytłaczające na początek, ale bardzo ważne jest, żeby nie dać sobie tym omotać głowy, żeby wziąć to wszystko po prostu na spokojnie, na trzeźwo. I powiem Wam, że często istnieje przekonanie, że jeżeli chce się wybrać w dobrej cenie salę albo w ogóle wymarzoną, no to trzeba tak, nie wiem, z 2 lata wcześniej to robić. Wiadomo, że 2 lata to jest naprawdę duży okres czasu, a nawet i czasami 3. Natomiast my akurat mieliśmy to szczęście, że wybraliśmy lokal tak naprawdę miesiąc przed ślubem, troszeczkę więcej, tak miesiąc, rok i miesiąc przed ślubem. Nie wiem, czy powiedziałam wcześniej miesiąc przed ślubem? Nie wiem. Ale rok i miesiąc, bo jechaliśmy po salę w czerwcu, a no jakby wesele jest w lipcu, także tak. No i w sumie wszystkie takie techniczne rzeczy, bardzo wiele technicznych rzeczy zaczyna się dopiero później i są to momenty, kiedy tak naprawdę do ślubu zostało, nie wiem, miesiąc, 2 miesiące, to wtedy jest uzgadnianie takich naprawdę szczegółów. Tak naprawdę te 2 lata przed, 1,5 roku, to jest załatwianie sobie wszystkich formalności tak wstępnie. Czyli nie wiem, zespół, DJ, orkiestra, co tam macie do wyboru, kamerzysta, fotograf, nie wiem co jeszcze. To jest głównie chodzenie po tych miejscach, sprawdzanie sobie ich, wybieranie i ewentualna wpłata gdzieś tam zaliczki, nie wiem, 100 zł, albo 400 zł,
zależy od usługi. My na przykład w przypadku fotografa płaciliśmy 500 zł zaliczki, w przypadku samochodu jest na przykład 100 zł zaliczki, także to są głównie takie rzeczy zaliczkowe. Podobnie jest, jeżeli chodzi później o kwestie sukni ślubnej czy garnituru, no to ja na przykład pojechałam po sukienkę teraz w lutym, pod koniec. Okazało się, że to jest już taki ostateczny moment, szczególnie jeżeli sukienka musi być szyta na miarę. Tak jest w moim przypadku, ponieważ jest tylko jeden rozmiar konkretnego modelu, no i jeżeli nie ma się figury pod konkretny model, który można później dopasować, no to suknia musi być szyta. Ale i tak raczej się szyje ze względu na to, że jednak w salonach ślubnych no te modele są, wiecie, takim, nie wiem, no pokazem, to znaczy no, żeby kobieta mogła wybrać sukienkę, to musi ją widzieć, więc najczęściej te sukienki z manekinów się nie sprzedaje, chyba że już jakaś kolekcja się kończy i po prostu jest wyprzedaż. Także raczej zawsze szycie sukienki to jest kwestia na miarę. Ja teraz w marcu jadę na pomiar obwodów, żeby ta sukienka mogła pójść już do szycia. Pierwszą przemiarkę mam mieć w czerwcu, odbiór sukienki w lipcu. Jeżeli by coś było do poprawy, to podejrzewam, że będzie jeszcze jedna przymiarka w czerwcu, gdzieś pod koniec, albo w lipcu. Zobaczymy. No i ogólnie istnieje też takie przekonanie, że raczej dodatki dobiera się po jakby posiadaniu już tej, nie wiem, prawowitej sukienki czy prawowitego garnituru, bo w przypadku mężczyzn jest podobnie. Też byliśmy z Damianem na targach ślubnych, dowiedzieliśmy się, że no też już jest to odpowiedni moment na garnitur i też można, jeżeli mają dostępne, mogą dopasować pod jakąś osobę, czyli tam gdzieś zwęzić, gdzie potrzeba, delikatnie poszerzyć, ale jednak chyba częściej też wychodzi z tym szyciem na miarę, bo wiadomo, każdy jest inny, więc tak to wygląda. W przypadku obrączek to jest akurat rzecz taka bardzo niszowa, jeżeli o to chodzi, bo my podejrzewaliśmy, że będziemy musieli na obrączki bardzo długo czekać. A okazało się, że teraz pojechaliśmy w tą sobotę po obrączki. Ja myślałam, że będą one do odbioru gdzieś, nie wiem, przed ślubem z miesiąc, a pani nam powiedziała, że pod koniec marca już są do odbioru, więc też nie sugerujcie się wszystkim, musicie konkretnego jubilera czy konkretny sklep, jeżeli kupujecie obrączki, też zapytać o to, jak wszystko wygląda. Także głównie takie rzeczy, które mogą nas trochę przytłoczyć, to jest pytanie się o te szczegóły. Ale tak naprawdę to warto podejść z czystą głową. Są też planery ślubne, które możecie, nie wiem, zamówić, kupić. Na przykład strona Ogarniam się ma taki planer, ale ja osobiście go nie polecam, to znaczy kupiłam go, ale szczerze mówiąc dużo rzeczy jest tam takich, nie wiem, wyjętych z kontekstu, to znaczy, wiecie, takie full wypas, że niby na każdym weselu jest jakaś atrakcja dodatkowa, nie wiem, fotobudka, fontanna z czekoladą, wiecie, to są rzeczy, które wchodzą teraz w modę. One są po prostu modne, ale no nie ma takich podstawowych rzeczy. Na przykład, nie wiem, mamy zakładkę z konkretnie na przykład panem młodym i tam mamy konkretne daty, jeżeli chodzi o garnitur i o dodatki, czy coś będziemy mieli, czy nie. Na przykład, czy mężczyzna chce kamizelkę, czy jej nie chce. Ale na przykład w przypadku tortu w ogóle nie ma zakładki odnośnie tortu. Jest tylko to, żeby sobie go wpisać w cenę i to jest wszystko, a przecież niektórzy i zamawiają słodycze i w ogóle torty w konkretnych cukierniach. Więc tego mi bardzo brakowało. No i też kwestia tych dat. Ten notes od Ogarniam się ma bardzo dziwnie takie rozchwiane te daty. To znaczy oni sugerują, że powinniście wysłać zaproszenie od 7 do 5 miesięcy przed. Nikt tak nie robi. Wierzcie mi, po prostu nikt tak nie robi. Tak samo w przypadku obrączek, że niby powinny być z rok przed ślubem kupione. Też nikt tak nie robi, bo ludzie się zmieniają. Ludzie chudną, ludzie grubną, ludzie puchną albo nie puchną. I po prostu kupowanie obrączek rok wcześniej tylko po to, że potem nagle się okaże, że miesiąc przed ślubem musicie iść do jubilera, żeby wam te obrączki powiększył albo zwęził, jest bez sensu. Po prostu jest bez sensu. Ja i tak teraz aktualnie uważam, że te obrączki mamy za wcześnie, bo ja się spodziewałam, że je po prostu odbiorę miesiąc przed ślubem. A ja je odbieram 3 miesiące przed ślubem, czy nawet i 4, więc to jest takie bez sensu. Albo, nie wiem, kwestia pójścia do księdza. Jeżeli bierzecie ślub kościelny, to często jest tak, że księża się czepiają, dlaczego wy tak wcześnie przyszliście. Więc no my poszliśmy, nie wiem, 5 miesięcy przed ślubem.
pod koniec, nie, na początku lutego żeśmy poszli, ślub pod koniec lutego, no to tak 5 miesięcy przed, no i to była taka optymalna data. Co prawda nie udało nam się uzyskać wymarzonej godziny, ale to nie ze względu na to, że był jakiś inny ślub, który po prostu się wbił, tylko najzwyczajniej w świecie po prostu ktoś sobie zamówił mszę dla swojego dziecka z okazji 18 urodzin, no i niestety do kościoła na 14 zamiast na 16. No. Kobiety muszą pamiętać o tym, żeby iść sobie na próbną fryzurę i na próbny makijaż tak z 3 miesiące przed ślubem, żeby wiedzieć, co jest dobre, co się podoba, a co nie, żeby potem się nie okazało, że się obudzą z ręką w nocniku. I najlepiej sobie załatwiać fryzjera i makijażystkę, żeby przyjechała do Was do domu, bo tak jak u mnie moja mama chce iść do fryzjera, moja babcia chce iść do fryzjera, moja teściowa chce iść do fryzjera. Jak my wszystkie miałbyśmy jechać do fryzjera, żeby nas uczesał, to ja nie wiem, o której musiała wstać, żeby być na 14 gotowa na ślub. A nie zapominajmy o tym, że przed ślubem jest błogosławieństwo, szczególnie na wsiach istnieje coś takiego jak zastawa, czyli po prostu sąsiedzi Was zastawiają i trzeba im dać wódkę weselną albo ciasto. Także no, trzeba wyjechać tak o 1 do kościoła, żeby być na 2, a goście mogą przyjechać na 12 albo i wcześniej. No to przepraszam, jak ukryć tego fryzjera i tą makijażystkę jadąc do punktu, to ja nie wiem. Jeżeli chodzi o takie moje ogólne odczucia, to ja się nie stresuję. Nie stresuję się, ponieważ podeszłam do tego właśnie z takim odetchnięciem, że wszystko robię stopniowo. Aktualnie notes się zapełnia, wszystkie weekendy mamy zajęte, w tygodniu też mamy później zajęty czas, bo w kwietniu mamy nauki przedmałżeńskie przez 3 tygodnie, co czwartek, więc też trzeba sobie znaleźć na to czas. Zapisaliśmy się na kurs tańca od maja. No, ale ważne jest to, żeby to wszystko właśnie zaplanować. Taki notes się przydaje, ale czy koniecznie notes ogarniam się będzie dobry, to nie wiem. Mi się osobiście nie przydał jakoś bardzo. Szczerze mówiąc, wolałabym po prostu zrobić sobie kupić pusty zeszyt i po prostu sobie wszystko wypisać. I szczerze mówiąc, byłabym bardziej zorganizowana niż z tym notesem. Więc no, nie wiem. Osobiście zakup wydaje mi się taki trochę słaby. Ale no nie mnie to oceniać, bo każdemu może się przydać inaczej niż mi. No niestety bywa z tym po prostu różnie. Jeżeli chodzi o moje odczucia przed samym sobie ślubem, ja się cieszę. Z każdym dniem coraz bardziej się cieszę, a coraz mniej się stresuję. Bo żyję z Damianem już tak długi czas. Na początku żyliśmy osobno, Damian tylko do mnie przyjeżdżał na weekendy i tak było przez bodajże 3 lata lub 2. Później mieszkał parę kilometrów ode mnie, około 15. Przyjeżdżałam do niego, on do mnie przyjeżdżał. Spotykaliśmy się tak naprawdę co weekend, czasami też w tygodniu. Jak na przykład kończyłam szkołę, to mogłam do niego jechać. No a później jak przyszła pandemia, no to zamieszkaliśmy razem u mnie w rodzinnym domu. No i tak mieszkaliśmy 11 miesięcy, po czym uznaliśmy, że się wyprowadzimy. Ale o tym będzie osobny film, bo jestem też bardzo ciekawa Waszego zdania na temat takiej oto przeprowadzki. Ale tak jak mówię, to będzie w osobnym filmie. Ogólnie rzecz mówiąc, ja mieszkam już tak naprawdę z Damianem 3 lata. 3 lata. Więc czego ja mam się stresować w momencie, gdy my żyjemy razem? Już tak naprawdę żyjemy jak małżeństwo, bo no mamy wspólne obowiązki, wspólnie spędzamy czas 24 godziny na 7, szczególnie, że Damian nie pracuje, tak wiecie, że jeździ do firmy, tylko on po prostu pracuje w domu, a ja ogólnie nie pracuję, więc po prostu jesteśmy 24 na 7 razem i się nie pogryźliśmy przez 3 lata, więc co ma ten ślub zmienić? Czego ja mam się bać? Że co, że nie wiem. Ludzie, którzy nas widywali, do których jeździmy do rodziny, oni dobrze widzą, że my się kochamy. Dobrze widzą, że po prostu między nami jest jakaś chemia i co ja mam się tym stresować, że mi się delikatnie fryzura rozwali, czy może makijaż, w momencie, gdy i tak na co dzień człowiek wygląda inaczej niż podczas ślubu, albo nie wiem, o co mam się martwić, że co? Że na sali coś nie wypali? Przecież to nie jest moja wina. A zresztą, no, od tego są też później opinie na Google czy gdzieś, żeby właśnie wyrazić opinię, że coś nam nie wypaliło, że coś nie poszło. I to nie jest powód, żeby po prostu się stresować nie wiadomo czym. Ja rozumiem ludzi, którzy po prostu nie żyli razem przed ślubem i nagle staje to wszystko przed nimi, że nagle mają gdzieś zamieszkać, coś robić, ale no, na ogół to po prostu warto podejść z czystą głową. Moi drodzy, nie chcę, żeby ten film trwał nie wiadomo ile.
Nie wiem, co jeszcze mogę Wam powiedzieć. Rzecz ważna, pamiętajcie o tym i to jest naprawdę opłacalne. Jak tylko będziecie planować ślub, jedźcie sobie na targi ślubne. Targi ślubne to jest najlepsza po prostu rzecz pod słońcem. Przykład. Pojechaliśmy teraz w tym roku. Tak z ciekawości, Damian powiedział, chodź, jedziemy, nie będziemy siedzieć w domu, może coś fajnego zobaczysz, zainspirujesz się. Jeżeli chodzi o sukienki, to już miałam wybraną, ale tak, Damian sobie załatwił zniżkę na garnitur 10%. Jest zniżka? Jest. Załatwiliśmy obrączki, 25% zniżki. Jest, jest. Dużo jest zniżek na zabiegi kosmetologiczne dla mężczyzn i dla kobiet. Usuwanie gdzieś owłosienia, nie wiem, z okolic brzucha, z okolic twarzy. No, dużo kobiet się z tym boryka, że jednak gdzieś tutaj w okolicy twarzy jest taki wąsik, czy gdzieś włosy na szyi. 70% zniżki, moi drodzy, na zabieg. To jest naprawdę bardzo dużo. To jest naprawdę dużo. Nie wiem, jeżeli będziecie szukali kamerzysty, fotografa, jedźcie tam po prostu 2 lata przed ślubem i znajdźcie, bo ja osobiście znalazłam niby z polecenia znajomych, ale słuchajcie, cena w porównaniu do tego, co ja daję za zespół, a co można znaleźć na targach i jeszcze można usłyszeć, jak ci ludzie grają, bo jest specjalna scena i można sobie usłyszeć zespoły. I to nie jest tak, że oni grają tylko disco polo. Nawet pojawiły się piosenki zespołu Europe, czyli to jest rock, pop. To nie jest tylko i wyłącznie disco polo, moi drodzy. A wiem, że dużo ludzi bawi się przy tym na zabawach, ale osobiście po prostu nie lubię tej muzyki, więc po prostu warto. Spotkaliśmy pana, który może zagrać w kościele jako saksofonista. Niestety nie miał już terminu, bo pojechaliśmy za późno. To jest naprawdę bardzo ważne. Możecie znaleźć sobie animatora dla dzieci. Też fajne promocje, jeżeli podpiszecie z nimi umowę w tym dniu, jak jesteście na targach. Możecie zapisać się na kurs tańca, tak jak my. Zobaczyć, jak ci ludzie tańczą. Możecie wygrać różne nagrody. Jeżeli się tylko i wyłącznie zgłosicie na ochotnika, był taki konkurs, gdzie para po prostu zgłosiła się do tańca. Były 2 pary, ta, która wygrała, ogólnie jakby 2 wygrały. Jedna dostała po prostu jakieś tam nagrody, druga dostała troszeczkę lepsze, ta, która była pierwsza. Ktoś dostał wypad na cały weekend do jakiegoś po prostu hotelu nad wodą, za darmo. To są naprawdę bardzo dobre nagrody i bardzo fajne miejsce. Co prawda jest tam dużo ludzi, jest tłocznie, ale warto. Warto wydać te parę złotych. My wydaliśmy na bilety 50 zł, a załatwiliśmy tyle rzeczy, że podejrzewam, że jakbym miała to zrobić sama, to bym kupiła jakieś dziadowskie obrączki z apartu, bo były tanie. A tak to przynajmniej wybrałam obrączki, które pasują mi na palec i które są na całe życie i które są po prostu stworzone dla mnie i dla Damiana, bo obojgu nam się podobały. A nie, wybrane są tak, wiecie, tak o, bo innych nie ma, bo ładniejszych nie ma, bo tańszych nie ma. Także to jest rzecz, którą mam Wam na pewno do przekazania. Warto jechać na targi ślubne. No i co, jeżeli chodzi o moją suknię ślubną też, to ceny są jakie są. Ogólnie w tym salonie, co byłam, sukienki są od 1000 zł do 4800. Oczywiście jak to idzie, ja musiałam wybrać jedną z droższych sukienek, ale sukienka to też jest to coś, co muszą kobiety czuć, tak samo jak mężczyźni garnitur. Chociaż mężczyźni mają ten plus, że ten garnitur mogą jeszcze potem założyć na ślub kolegi, na zabawę karnawałową, nie wiem, no wszędzie po prostu, na bal, gdzie chcą. No ale słuchajcie, ślub jest raz w życiu, z takiego się wychodzi założenia, że się łączy z jedną osobą na całe życie. I później są z tego naprawdę fajne wspomnienia. Moi drodzy, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to bardzo serdecznie Was zachęcam do sekcji komentarzy, żebyście je po prostu zadali. Jeżeli też macie pytania jakieś organizacyjne jeszcze, bo na przykład sami chcecie wziąć ślub, albo jesteście po prostu ciekawi, to piszcie, na pewno Wam odpowiem, na pewno się zorientuję, jeżeli gdzieś też będę mogła. No i co? No i myślę, że taki odcinek Wam się podobał. To była głównie informacja o tym, że biorę ślub z Damianem, że z nami wszystko jest okej, nasz związek dalej się utrzymuje. Myślę, że nawet później wrzucimy teledysk ze ślubu, jeżeli go dostaniemy tutaj na kanał, około 3,5-minutowy, żebyście też mogli go zobaczyć. No i co? No i dziękuję Wam już serdecznie. Dosyć długi będzie ten film, ale no rzecz dosyć ważna, sporo było Wam do przekazania.
I tak, nie wiem, czy opowiedziałam o wszystkim ważnym, bo tak jak mówię, nie przemyślałam sobie tego filmu. Jest on dla mnie dosyć spontaniczny, ale taki od serca. To są najważniejsze rzeczy, o których aktualnie myślę, które mam do przekazania. No i co? I jeżeli macie jakieś pytania, to zachęcam. Jeżeli odcinek Wam się podobał, jeżeli ten vlog Wam się podobał, zachęcam Was do zostawienia po sobie łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Zachęcam Was też do obejrzenia poprzednich vlogów, chociaż są one już dosyć nieaktualne, bo są stare. Ale jeżeli też będziecie chętni na inne vlogi, to bardzo chętnie je dla Was zrobię. No i co? Trzymajcie się i cześć!